Jeżeli więc Bóg był pobłażliwy dla czasów niewiedzy, obecnie nakazuje wszędzie wszystkim ludziom, aby się upamiętali. Dzieje apostolskie 17:30. Nawrócenie, uznanie się, upamiętanie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierzenie i upamiętanie to dwie strony, jak orzełek i reszka tej samej monety. Nawrócić się z czego? Ze złych dróg, z grzechów. Takie rzeczy jak kłamstwo, mówi o tym objawienie 21:8, kradzież, 1 Koryntian 6:10, pożądliwość, Kolosan 3:5, cudzołóstwo, 1 Koryntian 6:9 i objawienie 21:8, chciwość, pijaństwo, obelgi, podły język, 1 Koryntian 6:10 i tak dalej. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, bo tak mówi Rzymian 3:23. Dotyczy to ciebie i mnie. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Dlaczego jednak upamiętanie się jest konieczne? Ponieważ Bóg ustanowił dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwości przez męża, którego na to przeznaczył, dając wszystkim tego dowód przez wskrzeszenie go z martwych, bo tak mówią Dzieje Apostolskie 17:31. Upamiętaj się, uznaj się za grzesznika, ponieważ nadchodzi dzień sądu nad całą ziemią, a Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa na sędziego. Uznajcie się i wierzcie Ewangelii, mówi Ewangelia Marka, 1 rozdział, 15 werset. Uciekaj przed nadchodzącym gniewem, jak mówi Ewangelia Łukasza 3:7. Gniew Boży jawny jest z nieba przeciwko wszelakiej niepobożności i niesprawiedliwości ludzkiej, mówi Rzymian 1 rozdział 18 werset. Jeśli się nie uznacie, wszyscy także zginiecie, mówi Łukasza 13 rozdział 3 werset. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, 2 Koryntian 5:20. Biblia jasno mówi, że po śmierci nie ma końca. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Ludzie raz umrzeć muszą, a potem sąd będzie, mówi Hebrajczyków 9:27. Czeka cię sąd za wszystkie grzechy, które popełniłeś, a sędzią będzie Jezus Chrystus. Wtedy będzie już za późno na upamiętanie się i pojednanie z Bogiem. Będzie to godzina potępienia i wiecznej kary dla każdego, kto trafi na sąd. Teraz dzień zbawienia, mówi 2 Koryntian 6:2. Pan Jezus Chrystus wziął na siebie na krzyżu ten wyrok, na który zasłużyłeś z powodu twoich grzechów i poniósł Boży wyrok i gniew w twoim miejscu. Dlatego zawołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Tak jest to udokumentowane w Mateusza 27:46 i w Psalmie 22:1. I zanim oddał swojego ducha w ręce Ojca, powiedział: wykonało się, tetelestai, wykonało się, zapłacone w pełni, jak mówi Jana 19, rozdział 30 werset. To skończone dzieło będzie dla ciebie ważne wtedy, gdy przed Bogiem uznasz się za grzesznika, uwierzywszy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zapłacić dług za twoje grzechy. Wtedy będziesz bezpieczny od nadchodzącego wyroku. Nie czekaj do jutra, aby to zrobić. Uwierz i miej życie. Bądź pojednany z Bogiem, zanim będzie za późno. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.